Za oknem pojawiły się właśnie pierwsze płatki śniegu, a my przechodzimy do nagrywania. Siemanko kochani, witam was w kolejnym odcinku Unboxingomata i dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest dla was najważniejsze, czyli o pieniądzach, a tak naprawdę o 5, a może 10 powodach, dla których warto jest kupić używanego MacBooka. Także zaczynamy. Po pierwsze, chodzi przede wszystkim o cenę. Nowy MacBook, w zależności od tego, jaki model kupujemy, potrafi kosztować od 4,5 tysiąca złotych w przypadku MacBooka Air do ponad 20 tysięcy złotych, kiedy mówimy o 15-calowym MacBooku Pro w topowej specyfikacji, w którym no, nie da się już nic więcej do niego dołożyć. Wyjdzie nas to ponad 21 tysięcy złotych. Kupując używanego MacBooka, ceny zaczynają się tak naprawdę od paru set złotych, ale kiedy mówimy o już użytecznym sprzęcie, tak jak w przypadku mojego MacBooka Pro z 2011 roku, ja za mojego dałem 2000 zł, także myślę, że to jest kwota, na której można polegać jako base price. Co dostaniemy za te 2000 zł? W moim przypadku to Intel i5, 2,3 GHz, 4 GB RAM-u i na start dostałem dysk 320 GB HDD. Po drugie, chodzi oczywiście tutaj o wydajność. Kupując nieważne jakiego MacBooka, wydając pełną kwotę pieniędzy na komputer, oczekujemy, że będzie to wydajny sprzęt. Te nowe MacBooki oczywiście są dużo bardziej wydajne niż ten sprzed 5 lat, aczkolwiek, jak sami dobrze wiecie, pomimo tego, że w rynku technologicznym zmieniło się bardzo dużo, nie zmieniło się wcale aż tak dużo. W przypadku mojego MacBooka tak naprawdę bez problemu obsługuję Final Cut'a, bez problemu obsługuję codzienne czynności, które większość z nas wykonuje, czyli przeglądarka, poczta, YouTube i oglądanie filmów. Z tym MacBook nie ma najmniejszego problemu, więc tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Wiadomo, jeżeli potrzebujemy komputer do jakiegoś bardzo hardkorowego edytowania fotografii czy wideo, będzie nam to za mało, ale wtedy można wydać paręset złotych więcej, czy tam 1000 złotych więcej i kupić nowszego czy mocniejszego MacBooka, który także będzie używany, a jego wydajność znacznie wzrośnie. Jeżeli chodzi o samą wydajność sprzętu, to wiele was uzna, ok, 2,3 GHz, 4 GB RAM-u jest to bardzo mało, ale w połączeniu z softwarem, czyli OLX, a tak naprawdę teraz już macOS, jest to nieporównywalne do jakiegokolwiek laptopa z Windowsem. Tak samo jeżeli chodzi w przypadku trzymania laptopa na baterii. Mój MacBook wytrzymuje na chwilę obecną podczas oglądania filmów w okolicach 4 do 5 godzin, co i tak jest dość wysoko na laptopa nawet za 2000 zł nowego z Windowsem, który będzie moim zdaniem totalną porażką. Jeżeli wasze zdanie jest inne, napiszcie o tym w komentarzu. Po trzecie, świecące logo. To jest największy plus używanego MacBooka, którego już nie dostaniecie. Cały nowy line-up MacBooków składa się z MacBooka zwykłego oraz MacBooka Pro, których logo nie świecą się, są mniej więcej takiego samego wyglądu jak te iPhone'owe, czyli po prostu błyszczące. Niestety już nie będziemy mieli tego fajnego efektu iluminacji z tyłu naszej obudowy, która tak nas wyróżnia w Starbucksach. Po czwarte, albo może i piąte, ponieważ pogubiłem już się trochę w tej numeracji, klawiatura. Nowe MacBooki posiadają tą Butterfly Keyboard, która jest mega cieniutka. Klawisze, które są w poprzedniej generacji MacBooków, zdecydowanie są jednym z najlepszych klawiatur, których znajdziemy w jakimkolwiek laptopie. Co więcej, mamy tutaj możliwość wyboru, czy chcemy mieć płaski Enter, czy ten pionowy, bardziej europejski. Moim zdaniem osobiście dużo fajniejszy jest ten poziomy. Co prawda możecie takiego też znaleźć w Apple Store'ach na zamówienie, jednak wymaga to 2 tygodnie czasu oczekiwania, a tak znajdujecie sprzęt na OLX-ie czy Allegro i macie go od razu na miejscu u siebie. Moim zdaniem klawiatura, ta, która jest w poprzedniej generacji MacBooków, jest najlepszą w branży laptopowej, jaka kiedykolwiek powstała. Podświetlenie może nie jest tak niesamowite jak w przypadku tych nowych MacBooków, ale jest wystarczające, a sama jakość klikania na tej klawiaturze jest zdecydowanie na plus. Kolejną rzeczą, już chyba piątą, a może już nawet szóstą, dlaczego warto kupić jest MacBooka, to touchpad. Touchpad, jak sami wiecie, jest niezastąpioną rzeczą każdego laptopa. Na laptopach z Windowsem przywykliśmy do tego, żeby je nienawidzić i dorzucać myszkę bezpośrednio do zestawu z laptopem, ponieważ tak się go łatwiej obsługuje. Kiedy kupicie MacBooka, Jak powiedziałem w poprzednim filmiku, pierwszy tydzień może być dla Was udręką z powodu systemowej. Zamknięcie programu, powiększenie okien są po drugiej stronie niż w przypadku Windowsa, ale samo doświadczenie touchpada jest niewyobrażalnie lepsze. Touchpad jest ze szkła z multitouchem i czujemy tak, jakbyśmy dotykali po ekranie telefonu. Jest naprawdę to bardzo przyjemne doświadczenie, touchpad jest bardzo precyzyjny i tak naprawdę, korzystając z MacBooka, nie potrafiłbym przesiąść się na korzystanie ze zwykłej myszki, nawet w trakcie edytowania jakichś wideo. Moim zdaniem ten touchpad nie tyle, że nawet jest wystarczający, ale po prostu jest bardziej efektywny niż jakakolwiek myszka. Do plusów używanego MacBooka trzeba przede wszystkim zaliczyć porty. W nowym macie USB-C. Mamy co prawda przejściówki i możemy je rozszerzyć bez problemu do tego, co mamy. Tylko po co? Po co wydawać więcej pieniędzy i dokupywać jeszcze droższe przejściówki, żeby mieć użyteczność tą samą, którą mogliśmy mieć wcześniej za niższe pieniądze? Oczywiście, jeżeli Was stać, ja nie bronię. Możecie kupować nawet najdroższe MacBooki, jakie są, i zachęcam Was do tego. Ale jeżeli nie macie tyle środków, chcecie kupić sobie nowego laptopa, ponieważ Wasz stary skończył już swój żywot, zachęcam Was szczerze do kupienia sobie MacBooka, chociażby tego używanego. A jego działanie, pomimo tego, że parametry mogą się wydawać słabsze niż nowych laptopów, które kupicie w którymkolwiek ze sklepów, będą wydawać się słabsze, to w codziennym użytkowaniu MacBook sprawdzi się lepiej. I jeszcze jedno ważne plus, o którym zapomniałbym wspomnieć, jest możliwość rozbudowy. Jak wspomniałem Wam już wcześniej, w moim MacBooku na start posiadałem dysk 320 GB HDD, ale bez problemu wymieniłem go na dysk SSD, co prawda o mniejszej pojemności, ponieważ większy nie jest mi potrzebny, ale zdecydowanie szybkość tutaj sprawia dużą różnicę. Także w MacBooku Pro, i tym z 2011, jak i tymi paroma nowszymi, które są jeszcze bez wyświetlaczy Retina, mamy możliwość wymiany i dysku twardego, i pamięci RAM, oraz także baterii, więc sama możliwość rozbudowy czy wymiany części, które się zużyją, jest zdecydowanym plusem w porównaniu do tego, co mamy w tych najnowszych MacBookach, w których mamy wszystko szczelnie zamknięte. To były plusy. A na co należy zwrócić uwagę, kiedy kupujemy używanego MacBooka? Przede wszystkim sprawdźcie numery seryjne Waszego nowego MacBooka. Jedne znajdują się na spodzie obudowy oraz drugie w systemie po najechaniu na jabłuszko i ten MacBook, gdzie wyświetlą się napisane. Sprawdźcie, czy one się zgadzają. U mnie akurat na dole nie do końca były one poprawne, aczkolwiek po sprawdzeniu wszystkiego było ok. Po wejściu na stronę podaną w opisie możecie także sprawdzić legalność swojego MacBooka. Wpisując numer seryjny sprawdzicie zarówno to, czy był oddany kiedykolwiek na serwis, kiedy był zakupiony, co powinien mieć w sobie, przede wszystkim czy jest oryginalny i czy nie został skradziony, ponieważ Apple daje nam też taką możliwość zgłaszenia po numerze seryjnym legalności i kradziejowości swojego sprzętu. Po drugie, co warto sprawdzić, to zawiasy w MacBooku. Co prawda ten, którego ja kupiłem, miał zawiasy latające mniej więcej tak, ale po szybkim przeszukaniu internetu okazało się, że naprawa jest bardzo prosta, dlatego zdecydowałem się też na zakup. Link zamieszczę Wam też w odcinku, jak naprawić zawiasy w MacBooku. Całość zajmuje około godziny czasu, nie jest to jakoś mega skomplikowane, potrzebujecie tak naprawdę 3 śrubokręty i trochę cierpliwości. A nawet jeżeli te zawiasy okazałyby się pęknięte, nowe kosztują tylko 30 zł, także nie ma czym się przejmować. Oczywiście nie bronię Wam kupować nowego MacBooka, jest to świetny sprzęt, aczkolwiek zdecydowanie zbyt drogi jak na nasze polskie warunki. Jednak jeżeli macie na to pieniądze, kupujcie bez problemu, kupcie te przejściówki, podepnijcie go pod ogromny monitor i będziecie naprawdę zadowoleni. Ale jeżeli nie macie aż tyle środków pieniężnych, a Wasz używany laptop z Windowsem przestał już działać tak, jak powinien, zastanówcie się też nad zakupem używanego MacBooka, tak jak ja. Zyskacie naprawdę dużo. Wydacie mniej więcej tyle samo pieniędzy i chociaż parametry z początku mogą się Wam wydawać niższe niż w tych nowych laptopach z Windowsem, całościowo jakość użytkowania sprawi Wam dużo większą przyjemność i nie pożałujecie tej decyzji. Ja natomiast chciałbym wiedzieć, jakie jest Wasze zdanie na temat laptopów Apple, zarówno tych nowych, jak i tych używanych. czy tych po prostu trochę starszych. Co sądzicie o ekosystemie? Czy jesteście gotowi na zmianę, czy raczej pozostaniecie przy standardowym Windowsie? Piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, ja zawsze Wam chętnie odpowiem. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!